namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Jan Kubań, przedsiębiorca, prezes Fundacji Pafere. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Tym razem bierzemy na tapet zarządzanie. O wydźwięku tego słowa za moment, już teraz zaznaczę, że podejrzewam, że zejdziemy na zarządzanie zarówno państwem, jak i firmą, także każdy znajdzie coś dla siebie. No ale właśnie, wydźwięk tego słowa w ostatnich, myślę, już 10-15 latach jest negatywny raczej w Polsce, szczególnie jeżeli połączymy to z innym słowem marketing, co nam daje marketing i zarządzanie, czyli bardzo popularny, powszechny i wyśmiewany kierunek studiów. To jak to jest? Czy jest coś warte to zarządzanie, czy nie do końca? No wie pan, bez zarządzania się daleko nie zajedzie, także to jest to. To, że wybrano zarządzanie i marketing jako pewnego rodzaju hasło sprzedające jakiś tam program nauczania i ten program się skompromitował, co za tym poszło, również skompromitowało się to hasło, no to już nie jest niestety moja wina. Bardzo wiele takich przypadków jest, bardzo zły odbiór jest słowa bogaty. Ja rozróżniam słowo bogaty, dwa rodzaje bogatych. Jeden, który doszedł własną pracą, wymieniając owoce swojej pracy, swoich myśli na wolnym rynku, czyli nie przymuszając nikogo do kupowania swoich produktów i bardzo cenię takich ludzi. A drudzy bogaci to są tacy, którzy dochodzą w sposób niemoralny, nieetyczny do swojego bogactwa. Także tutaj z zarządzaniem prawdopodobnie jest tak samo. Ja z ciekawostek, jak kończyłem szkołę średnią, no to szukałem kierunku studiów. Moim kumplem, bliskim kumplem mojego ojca, w zasadzie przyjacielem z dzieciństwa, był dziekan Wydziału Zarządzania gdzieś tam na Śląsku. I ojciec powiedział, okej, to pojedź do niego i on ci opowie, co to jest zarządzanie. No więc ja miałem taki ścisły umysł i stwierdziłem, no dobra, no mogę się dowiedzieć, co to jest to zarządzanie. Pojechałem, obejrzałem różne sale wykładowe, dziekan tego wydziału, wielka figura, oprowadził mnie po całym wydziale. Ja niczego z tego nie zrozumiałem i stwierdziłem, że to jakieś wygłupy. No nie buduje się mostów, no tylko coś tam się zarządza, dziwna sprawa. I nie podjąłem tych studiów. Podjąłem studia inżynierskie, wybrałem je też na bardzo głupiej zasadzie. Zapytałem się w końcu, jakie są najtrudniejsze wydziały na Politechnice Warszawskiej. Powiedziano mi MEL i elektronika. Ponieważ nie potrafiłem zrobić jako 10-latek radia, no to stwierdziłem, że prędzej mi będzie do rakiet i samolotów i studiowałem na MEL-u. W wieku 30 lat poznałem prawdziwe zarządzanie, bo rozpocząłem własny biznes. No i po 2 latach zacząłem zatrudniać ludzi i musiałem zorganizować wszystko. Ogromna wiedza, naprawdę ogromna i bardzo, bardzo ciekawa. Także wszystkich, którzy nas słuchają, chciałbym jednak przekonać, że warto poświęcić trochę czasu na zgłębienie, na czym zarządzanie polega. No właśnie, to może wrócę do tego, o czym powiedziałem na początku. Czy trzeba dokonać tego podziału na zarządzanie, tak w cudzysłowie, polityczne, czyli tam powiedzmy zarządzanie państwem, samorządem i zarządzanie czysto rynkowe, czyli zarządzanie firmą, czy jednak zarządzanie ludźmi i zasobami to jest zawsze zarządzanie i tutaj... Uważam, że to jest zawsze zarządzanie, przy czym jest jedna fundamentalna różnica, jeżeli chodzi o zarządzanie państwem i zarządzanie firmą. Oczywiście też nie każdą firmą, bo jeżeli mamy do czynienia z firmą dotowaną, no to już nie jest to prawdziwe zarządzanie. Ja jako prawdziwe zarządzanie rozumiem, że musi się spinać finansowo. Człowiek, który zarządza, nie może po prostu dostawać pieniędzy z zewnątrz. Jeżeli prowadzi firmę, to musi może wydać nie więcej niż zarobi. Oczywiście, jeżeli wyda mniej, no to sobie resztę może włożyć do kieszeni i wydać na swoje własne przyjemności. W przypadku państwa też uważam, to powinno być bardzo ważne kryterium, które niestety nie jest wypełniane, w przypadku samorządów również i to jest wielka tragedia. Po prostu to powoduje, że ludzie, którzy zarządzają właśnie gminą czy państwem, zachowują się w nieco inny sposób. Po prostu to nie jest pełne zarządzanie, to nie jest prawdziwe zarządzanie, tak jak należałoby to rozumieć. No właśnie, bo jeżeli to ma się spinać finansowo, no to od razu zapaliła mi się lampka, że przecież zarówno gminy, jak i państwo mogą albo sięgnąć po pieniądze nie swoje, czyli podatników, albo po prostu dług
i zadłużenie, również nie siebie, tylko wszystkich naraz. Wie pan, jeżeli chodzi o sięganie do podatników, no, wracając do tej mojej Szwajcarii, o której zawsze mówię, jeżeli podatnicy, tak jak członkowie wspólnoty mieszkaniowej, myśmy się też opodatkowali na remont fasady. To było świadome podjęcie decyzji. Nie wszyscy się z tym zgadzali, ale jest taki przepis, że tutaj zdecydowana większość, czyli większość decyduje. Oczywiście ci, którzy próbowali narzucić wyższe stawki na opodatkowanie się na tą fasadę, musieli zrozumieć też osoby, których nie było stać na takie stawki. Także był wybrany kompromis. To jest metoda, która jest również stosowana w Szwajcarii. Uważam, że to jest bardzo dobra metoda. Nie jest narzucone siłą, tylko jest wypracowane metodą konsensusu. I mówię, jeżeli w ten sposób sięgamy po podatki i następnie wydajemy celowo i jesteśmy poddani kontroli, że nie sprzeniewierzyliśmy tych pieniędzy, tak jak minister zdrowia w tej chwili, tak jest kilka, że tak powiem, podejrzeń, że niestety nie odbyło to się w sposób prawidłowo, to jak najbardziej, to jest bardzo rzetelne zarządzanie. Natomiast jeżeli narzucamy podatki siłą albo stosujemy metodę inflacji, którą ja rozumiem jako dodruk po prostu pustego pieniądza, czyli czyste okradanie ludzi, wszystkich z ich pieniędzy. To jest tak jakby, bodajże to się nazywa, okradana osoba nie jest świadoma, że jest okradana. To jest bodajże grabież chyba tak, to jest kradzież. Osoba okradana nie ma świadomości, że jest okradana, czyli właśnie stosowanie tej kradzieży. Z tym się nie zgadzam i uważam, że to jest bardzo nieeleganckie, no i też prowadzi właśnie do butnych zachowań rządzących. To jeszcze zanim do sedna, czyli do samego zarządzania, tutaj się przyczepiłem do tego zarządzania samorządowego i państwowego, ale przyczepię się również do tego prywatnego, firmowego, bo pan mówi o tym, że to ma sens wtedy, kiedy działamy na wolnym rynku, niedotowanym rynku. No tylko obawiam się, że przy tej ilości najróżniejszych zapomóg, dopłat, tam ten jest fundusz, który przecież dopłaca na przykład do pracowników niepełnosprawnych, dotacji, tego jest mnóstwo, to my jakby odcinając te firmy dotowane, nie wiem, nie mam danych, ale podejrzewam, że automatycznie ten film przestaje trafiać już do sporego procenta osób prowadzących firmy, bo naprawdę wiele osób do większej bądź mniejszej formy jakiegoś subsydium sięgnęło. No dobrze, ale gospodarka, już kiedyś mieliśmy gospodarkę, która była subsydiowana w 100%, tak? To były właśnie czasy PRL-u. Do czego to doprowadziło? Do tego, że nie było co jeść. Rezygnujemy z istoty gospodarki, z istoty biznesu. Ona polega na tym, że my musimy coś wytworzyć, coś wnieść do tego społeczeństwa. No jakżeż możemy mówić o tym, że cokolwiek wnosimy, jeżeli wnosimy za 100, a dostaliśmy 1000? Pełna zgoda, tylko zauważyłem po prostu, że tak. Jeżeli nawet adresujemy nagranie do osób prowadzących prywatne firmy, to tam jakiś procent, nie wiem czy 10, 20 czy 40, już jest w tym, szczególnie teraz, kiedy są przecież te dopłaty koronawirusowe, no to, no ale to nie ma rynku w Polsce. Jesteśmy, staczamy się po równi pochyłej, po prostu. I już, no tak to widzę. Tak jak powiedziałem, ten mechanizm wzbogacenia, czyli wniesienia do społeczeństwa, polega na tym, że ja muszę wnieść więcej, niż z tego dostanę. Tak? Społeczeństwo nie powinno mi płacić 1000 zł za to, że ja wybuduję drogę za 100 zł. Zgadzamy się tutaj i myślę, że większość widzów i słuchaczy również się z tym zgodzi. W takim razie przejdźmy do sedna. Myślę, że to pytanie idealnie nada się na początek. Jak w takim razie zarządzać? Poprawnie, dobrze, jaka jest ta główna zasada? Właśnie, żeby nasza firma radziła sobie na tym wolnym rynku i nie musieć sięgać po te subsydia. To powiem panu tak, że ja zarządzałem w bardzo dziwny sposób, który się w tej chwili okazuje, że jest jedynym właściwym i powstaje już literatura na ten temat. Otóż w pewnym momencie mojej działalności gospodarczej, kiedy już miałem trzypoziomową strukturę firmy, czyli był właściciel, prezes, dyrektorzy i działy, które oni prowadzili, jeden z dyrektorów powiedział mi, zrobił taki zarzut. To był taki dyrektor, który sobie dosyć trudno radził, nie wychodziło mu to prowadzenie działu. Mówi, bo ty tak zarządzasz bez sensu, nie wiadomo o co ci chodzi. W tym momencie mnie olśniło, ja mu powiedziałem tak, wiesz, bo ja zarządzam tak jak ewolucja biologiczna. No to zdziwił się. Ja mówię, ja wypuszczam wici, sonduję rynek,
puszczam małe próbki. Jeżeli te próbki się sprawdzają, to wtedy ja wzmacniam ten kierunek. Tak? Jeżeli na przykład robię program do obsługi przelewów i widzę, że ludzie to kupują, to idę w tym kierunku. Jeżeli wypuściłem sondę, zrobiliśmy program do obsługi leasingów, okazało się, że jest to punkt trafiony, no to żeśmy wzmacniali programy leasingowe. To samo było z programami medycznymi. Nie wyszło nam na rynku szpitali, bo okazało się, że to byli klienci państwowi, tam inne reguły się rządzą i po prostu nie wyszło. No to po prostu odpuściliśmy to. I mówię, ja działam tak jak ewolucja biologiczna. I teraz wszystkim się wydaje, że zarządzanie polega na tym, że jest jakaś pewna formuła zarządzania. Nie ma takiej formuły. Metoda prób i błędów, uczenia się w danym kontekście, w danej sytuacji gospodarczej, sondowanie, próbkowanie, sprawdzanie i stosowanie zwrotnie, branie tego pod uwagę i wymyślanie takich rzeczy, żeby właśnie wzmacniać te kierunki. I powiem w ten sposób, że jest w tej chwili dostępna na rynku książka Metodologia czarnej skrzynki, która dokładnie ten proces opisuje. Dokładnie. Ja mam taką metodę, że jak czytam jakieś książki, to sobie zaznaczam cytaty. To są fragmenty, które albo są bardzo fajnie napisane, w bardzo fajny sposób wyrażają pewne myśli, albo jakieś są to myśli odkrywcze. Powiem tak, ponad 50% treści tej książki ja zaznaczam jako cytaty. Jest naprawdę świetnie napisana. Napisał ją, ciekawe, kto? Emigrant. Człowiek, który imigrant, który wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Sportowiec, który bardzo ciężko trenował, wie na czym polega dyscyplina. Także polecam właśnie tą książkę. Mam nadzieję, że uda się panu zamieścić w naszej rozmowie okładkę łącznie z autorem, bo ja autora nie pamiętam, to takie nietypowe. Prawdopodobnie on pochodzi w ogóle z Pakistanu, ale jest to bardzo, bardzo głęboka książka. Muszę tutaj, żeby było ciekawiej, się trochę przyczepić, bo ja podejrzewam, że jeżeli ktoś, jeszcze nie wiem jak zatytułuje film, ale gdzieś tam zobaczył to zarządzanie i prowadzi na przykład własną firmę, ma tam, nie wiem, bar, punkt usługowy, cokolwiek, 5 albo 7 pracowników, no i chciał tutaj takiego mięsa związanego z zarządzaniem. A pan mówi, żeby to, co się sprawdza, no to rozwijać, a to, co się nie sprawdza, no to zwijać. Oczywiście, każdy by chciał konkret, tak? No teraz proszę sobie wyobrazić, że słuchają nas ludzie, którzy mają bary, nie? A ja mam na przykład doświadczenie właśnie w obsłudze barów, jak należy to robić. No i co, ja powiem teraz ten jeden schemat. Wszystkie bary w Polsce go powielą i wszyscy klienci powiedzą nagle, proszę pan, nie, no te bary są wszystkie takie same, ponieważ są takie same, no to są vulgaris, czyli pospolite, powszednie. No to co tam ciekawego jest w tym barze? I tutaj dla każdego. Piękna scena w filmie I Walk the Line o Johnnym Cashu, który próbował wejść na rynek. No i pojechał do największej wytwórni płytowej, żeby pokazać się, kim to on nie jest. No i mówią mu, dobra, zagraj coś, pokaż, co ty potrafisz w ogóle. No i wychodzi Johnny Cash i gra dokładnie Elvisa Presleya. Dokładnie się zachowuje tak jak Elvis Presley, dokładnie gra Elvisa Presleya, no bo tego się słucha. Na to facet, który nagrywa, mówi, dobra, dziękuję, spadaj. No to on wychodzi i tutaj jest bardzo ciekawy moment. On się tak jakby przegryza, otwiera drzwi i mówi, przepraszam, co ja mam zrobić, żeby pan mnie jednak nagrał? Tak? I ten facet mu mówi, poszukaj własnej ścieżki, synu. I to jest chyba najważniejsza uwaga dla przedsiębiorców, którzy działają właśnie na wolnym rynku, że należy znaleźć swoją własną ścieżkę, znaleźć własną taktykę i strategię sprzedaży, żeby się po prostu wyróżniać. Jeżeli się nie będziesz, bracie, wyróżniał, no to nie będziesz miał klientów, którzy będą chcieli korzystać z ciebie. Także to jest ta najważniejsza. Ja wiem, że to jest bardzo ogólne. Tak? Pan oczekuje, że ja powiem, bar pomaluj na żółto, postaw dwie panie, które mają duży biust, tak? Wyglądają seksownie, sprzedawaj piwo, jakiś na przykład żywiec, bo jest najlepsze, albo jakieś inne i to jest kluczem do sukcesu. Nie, kluczem do sukcesu jest oryginalność i umiejętność znalezienia niszy. I tego trzeba robić, czego ludzie potrzebują, tak faktycznie. I potem jak im to sprzedać, żeby oni z tego byli zadowoleni i jak im to sprzedać, żeby inni, nie w taki sposób, jak sprzedają to inni. Mi problem z zarządzaniem kojarzy się, może to oczywiście jest jakieś subiektywne, ale
z takim momentem, kiedy w firmie zaczynają pojawiać się pracownicy i ich liczba rośnie? Bo do momentu, kiedy to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czy tam część zewnętrznie zlecamy, to wtedy bardziej skupiamy się na sobie i tam, to też modne w ostatnich latach jest takie słowo, zarządzanie czasem, żeby z siebie ile się da wycisnąć. Ale już niejednokrotnie ktoś mi mówił, że kiedy miał 2, potem 4, 7 pracowników, to tam między nimi wchodzą najróżniejsze relacje, co, kto, jak to planować. Więc o to może zapytam. To jest kosmos zarządzania. To jest kosmos, czyli już nawet nie wyższe studia, tylko właśnie te wszystkie relacje międzyludzkie. Nie wiem, czy pan zna kwadrant Kiyosakiego. To są takie 4 kwadraciki i on tam dzieli ludzi na pracowników etatowych, na pracowników samodzielnych, wolnych zawodów, na biznesmenów i na inwestorów. Ja o inwestorach w ogóle nic nie wiem, nie znam się na tym, to nie jest coś, w ogóle, co mnie w ogóle interesuje. Jestem takim typowym właśnie biznesmenem. I tak jak powiedziałem, nie uczyłem się zarządzania. Zarządzania zostałem nauczony właśnie przez pracowników, przez ludźmi, z którymi przyszło mi pracować. Uczą zarządzania zarówno klienci, jak i właśnie pracownicy. To jest głęboka psychologia, to jest umiejętność motywowania, zgrywania, budowania zespołów skutecznych. Tu bardzo dużo wyniosłem z alpinizmu. Alpinizm ma taką ciekawe zjawisko, przymus współpracy. Otóż w momencie, kiedy wspinamy się dwójkami, wiążemy się liną, to nie ma mowy o zdradzie. Po prostu ten zespół musi wspólnie grać po to, żeby wejść na ten szczyt, a potem z niego zejść. Natomiast problem zdrady, nielojalności jest typowym ludzkim tak jakby problemem i on bardzo często występuje w firmach. I z tym sobie trzeba radzić, a nie ma, tak jak w alpinizmie, przymusu. Tak? Czyli jak już się zwiążemy liną, no to niestety musimy. Czy się nawet się, znam takie przypadki, że bardzo dobre zespoły pokłóciły się po przejściu już trudności w ścianie i do tego stopnia, że zjeżdżali razem, ale zjeżdżali razem. Do momentu, kiedy zjechali do podstawy ściany, cały czas współpracowali, pomimo że gotowi byli jeden drugiego utopić w łyżce wody. Natomiast po prostu no, musieli. Chcesz zachować, bracie, swoje życie, musisz z tym drugim współpracować. Kiedy powiedział pan tutaj o tym, że to jest między innymi motywowanie pracownika, wiem, co myślę, pomyślałoby większość pracowników, słysząc gdzieś tam taką rozmowę, mimo że bezpośrednio ich nie dotyczy, tylko bardziej właśnie biznesmenów. Motywacja pracownika, no to jest proste, trzeba mu więcej zapłacić. I czy to jest taka maszyna, też w cudzysłowie, która działa na takiej zasadzie, wkładamy więcej pieniędzy, na przykład wynagrodzenia, firma na pewno zadziała lepiej? Na pewno nie zadziała lepiej. Były badania w Stanach Zjednoczonych, które mówią, że podwyżka motywuje pracownika góra przez 3 miesiące. I tyle. Zarabialiśmy coraz więcej w PRL-u, no i nic nie potrafiliśmy wyprodukować. To wszystko, że robiliśmy proszek X i jakieś tam ptasie mleczko robiliśmy dobrze, o i Principolo i nic więcej. Nie byliśmy dobrzy w niczym, w mechanice, po prostu naszych samochodów to paliły 2 razy więcej, po prostu jedno wielkie dziadostwo. To nie motywuje. Mi się wydaje, że, znaczy wie pan, oczywiście program będzie oglądało, tak jak mówi Kiyosaki, ludzi, którzy pracują na etatach jest około 85% w społeczeństwie, także to, co ja mówię, może być nawet dla nich niezrozumiałe, bo oni właśnie myślą w tych kategoriach, dasz mi więcej, będę lepiej pracował. Ale tak to nie działa. Ja budowałem cały czas, zresztą budowałem firmę na zasadzie partnerstwa, to znaczy to, co robimy, to jest nasze wspólne przedsięwzięcie, to jest nasze wspólne wejście na szczyt i sukcesem i porażką również będziemy się musieli podzielić. Oczywiście w momencie, kiedy przyjmuje się młodego człowieka zaraz po studiach, no to stosujemy ten model takiego typowego wynagradzania za czas pracy, który nie jest ani motywujący, on prowadzi, to są nożyce, które się rozwierają, ludzie przestają dobrze pracować i mają coraz większe oczekiwania, także to nie jest dobry model. Dobry model to jest taki, że właśnie to, co robimy, to jest nasz wspólny biznes i dzielimy się zarówno zyskami, jak i stratami. I od pewnego momentu, kiedy ludzie pracują w tym systemie, ma pan rzeczywiście partnerów, którzy dbają o całość firmy. Nie tylko o swoje stanowisko pracy, ale o całą firmę. Także to jest głębokie mechanizmy właśnie psychologiczne za tym stoją, motywacyjne. No, tak to wygląda. I ja tak budowałem firmę i uważam, że też tak powinno być zbudowane państwo
I poniekąd właśnie ta Szwajcaria tak jest zbudowana. Zgodzi się pan ze stwierdzeniem, że no jednak bez wynagrodzenia, z którego pracownik będzie po prostu zadowolony, to nie ma mowy o jakichś tam bajkach, że jesteśmy partnerami i tak dalej. Tak, tylko że on musi rozumieć też to, że co on robi, to on musi robić dobrze, tak? Znaczy musi robić na tyle, żeby klienci chcieli od niego to kupić. My działamy w bardzo trudnym rynku produkcji oprogramowania, gdzie klienci, jak każdy klient, jak pan będzie budował dom, to też pan będzie od swoich budowlańców wymagał, żeby oni panu zrobili pałac, a pan zapłaci im tak jak za jakąś stodołę, tak? Bo takie to też jest natura człowieka, że chce coraz więcej za coraz mniej. Natomiast oczywiście pracownicy muszą dobrze zarabiać. Ja mam do czynienia z takimi pracownikami, którzy po powiedzmy 5 czy 7 latach szkolenia potrafią już rozmawiać z klientami, potrafią wyceniać swoją pracę. No i niektórzy z nich po prostu są z tego tytułu bardzo, bardzo zadowoleni, bo po pierwsze znają swoją wartość rynkową, są partnerami w firmie, można do nich się zwrócić i oni patrzą dokładnie tymi samymi oczami, którymi patrzymy my jako kadra zarządzająca, no bo siedzimy na tym samym wózku, tak? No bo jeżeli nasz pracownik zarobi, to my też zarobimy, jeżeli nasz pracownik nie zarobi, to my też nie zarobimy. Także jest właśnie tutaj partnerstwo polega na tym, że mamy te same cele i w tym samym kierunku pracujemy. Natomiast w momencie, kiedy mamy pracownika etatowego, to on ma inną motywację niż motywacja firmy. On ma motywację skupioną na sobie samym, a nie na firmie jako całości. To na koniec zapytam, żeby spróbować wydobyć trochę tego mięsa czy praktyki. Może spróbuje pan sięgnąć pamięcią i przypomnieć sobie jakiś problem, który pojawił się w pana firmie, dowolny, i metody wyjścia z niego. To był taki problem, to już było wielu pracowników, firma miała chyba ze 40 osób, no i pojawił się problem zebrań. Otóż od pewnego momentu trzeba organizować metodycznie zebrania. Myśmy sobie robili te zebrania w czwartki, rozmawialiśmy na różne tematy, no i był jeden z dyrektorów, który zrywał te zebrania. Nawet powstała taka obiegowa opinia, że ja się z tym dyrektorem kłócę, że ja jako właściciel, prezes firmy jestem głównym, tak jakby główną przyczyną tych wszystkich kłótni, że po prostu ja doprowadzam do kłótni. No więc ja nim, szczerze powiedziawszy, nie sądziłem, znaczy nie uważałem, że to ja doprowadzam, tylko on doprowadza. On stosował bardzo takie populistyczne hasła. On wynagradzał swoich ludzi i ja wiem, że on nie wynagradzał ich w taki sposób, że mógł im płacić trochę więcej, natomiast on wolał więcej brać dla siebie, bo taka była polityka firmy, że dyrektor decydował o płacach sam. On o tym decydował. Natomiast właśnie na zebraniach mówił, że trzeba ludziom dobrze płacić, że o ludzi trzeba dbać i tak dalej, taki właśnie siał populizm. No i ja w pewnym momencie byłem na szkoleniu PMP Professional, to jest Project Management Professionals, i dużo się mówiło o prowadzeniu projektów, na koniec można było zadawać pytania. No i mówię, wie pan, mówimy o prowadzeniu projektów, zebrania to jest jeden z elementów projektów, ja mam taki przypadek i opisałem właśnie ten przypadek. Człowiek się uśmiechnął i powiedział, proszę pana, ma pan do czynienia z typowym blokerem. Ja mówię, co to znaczy? To jest człowiek, który chce wykorzystać zebranie do tego, żeby zbudować swoje ego i zbudować sobie PR w danej społeczności, i on robi to kosztem pana. On nie dyskutuje merytorycznie na temat problemów, nie wgłębia się w te problemy, tylko po prostu chce sobie zrobić tak jakby nabić konto własnej popularności. No ja się pytam go, no dobrze, i co w takim układzie mam zrobić? On po prostu krótko powiedział, wyrzucić. Ja nie stosuję, ja nigdy nie stosowałem metody wyrzucania, no w związku z tym wróciłem tego dnia do firmy, zebraliśmy się z zarządem właśnie, żeby porozmawiać, nie rozmawialiśmy właśnie z tym dyrektorem, ale ja przedstawiłem całą historię. Zarząd przyjął to do wiadomości, ale tak jakby nie wymyślił, co możemy z tym, w tym temacie zrobić. Natomiast ja tego pracownika, tego dyrektora poprosiłem i powiedziałem, słuchaj,
słuchaj, dowiedziałem się o tym, że jesteś typowym blokerem, ja się z tą teorią zgadzam i w związku z tym proszę cię, żebyś więcej nie brał udziału w zebraniach. I proszę sobie wyobrazić, że od tego momentu zebrania zaczęły mieć charakter merytoryczny i dyskutowaliśmy problemy, natomiast nigdy nie dochodziło do podwyższenia temperatury. Także po prostu to jest taki ciekawy przypadek i myślę, że mało znany właśnie, że są ludzie typu bloker i oni potrafią rozwalić cały zespół, po prostu pracę tego zespołu. I jak się okazało, nie trzeba sięgać wcale do radykalnych rozwiązań. Tak, i nie trzeba się sięgać dokładnie do radykalnych rozwiązań. Natomiast jeżeli na koniec możemy zakończyć to też takim ciekawym stwierdzeniem, które też właśnie związane było z tą osobą. Otóż ta osoba sobie radziła coraz gorzej w zarządzaniu, no i w pewnym momencie po prostu odeszła. To jej odejście ja skwitowałbym takim bardzo fajnym powiedzeniem. Otóż to jest tak jak granie z gołębiem w szachy. Nasra na szachownicę, porozwala figury i odleci z poczuciem zwycięstwa. Także no, tak to się niestety odbyło. To nie było radykalne rozwiązanie, ja nie zastosowałem radykalnego rozwiązania, no ale zostałem z porozrzucanymi figurami, z obsraną szachownicą i dużą liczbą jeszcze kłopotów, które ta osoba zostawiła. Te kłopoty trwają jeszcze do tej pory. Także no, może ten, kto nie stosuje radykalnych rozwiązań, to musi mieć niestety, jak ktoś nie ma twardego serca, to musi mieć miękkie cztery litery. Czyli jednak puentą będzie to, że nie ma sentymentów i trzeba stosować twarde rozwiązania. Wie pan co, nie. Wróćmy do tego mojego powiedzenia. Trzeba mieć własną ścieżkę. Są ludzie, którzy potrafią bardzo ładnie i elegancko rozwiązywać konflikty. Są ludzie, którzy nie potrafią. Są ludzie emocjonalni, są ludzie tak jak ja, którzy są bardzo zorientowani na zadanie i bardzo wiele osób mi zarzuca, że ja nie wykazuję emocji, że ja jestem, znaczy ja nie jestem zimny, innym mordercą, ale po prostu ja wszystkie problemy, łącznie z problemami ludzkimi, traktuję bardzo chłodno, no bo ja muszę te problemy rozwiązać, tak? A wplatanie emocji w jakikolwiek problem może doprowadzić do katastrofy. Skąd ja to wiem? Również z alpinizmu. Denerwowałem się, kiedy się wspinałem, kiedy było załamanie pogody, no i w pewnym momencie przeszedłem takie mentalne przeobrażenie. Nie możesz się denerwować, bo to tylko pogorszy twoją sytuację. Także po prostu no, bardzo różne są ścieżki rozwiązywania. Nie mogę powiedzieć, że należy stosować radykalne rozwiązania. Ja w swoim życiu takich radykalnych rozwiązań nie stosowałem. Ponosiłem z tego tytułu różnego rodzaju konsekwencje, ale mówię, ja nie jestem mistrzem w zarządzaniu. Są lepsi ode mnie, mają o wiele lepsze wyniki. No oczywiście niektóre osiągnięte na wolnym rynku, inne z dotacji i tak dalej. Natomiast ja mam taką wizję, że jednak trzeba szukać własnych rozwiązań. I to jest tak jakby jeden z głównych elementów zarządzania. Czekamy na pytania i komentarze naszych widzów. Jeżeli nasi widzowie i słuchacze mają doświadczenia związane z zarządzaniem, zachęcamy do dzielenia się nimi w komentarzach. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.